domu, wraca gdzieś z jakiegoś wyjazdu, z jakiejś pracy, wchodzi do domu, wnosi tam te swoje walizy i słyszy krzyk z łazienki. Przybiega do dziecka swojego tam, nie wiem, dwójpółletniego córeczki. A córeczka siedzi na sedesie, patrzy sobie między nogi i mówi: tatusiu, ja nie mam siusiaczka. Na co on, właśnie ona już kończyła to siusiu i do wanny miała być przeniesiona, więc on ją bierze na ręce, przenosi do wanny i miłym, ciepłym tonem jej mówi: ależ oczywiście, że masz, prawda, tak jak to mają kobiety, że to jest, nie wiem, że to jest właśnie bardzo dobrze, że są inne ciała męskie, inne damskie. No po prostu robi z tego małe pozytywne zdarzenie. To jest dobre to, co masz, tak jak jest. W jakiejś rodzinie słyszałem taki pomysł, że chłopaki mają siusiaki, a dziewczyny mają sikawki. Mi się to strasznie spodobało, bo sikawka to jest takie strażackie określenie. Czyli ten cały pomysł Freuda, że kobiety zazdroszczą penisów, od razu idzie w łeb, bo sikawka, kurczę, to jest... No nie wiem, to może chłopakowi z kolei imponować. Oczywiście abstrahując od całej wiedzy o tym, że u kobiety są różne otwory i różne funkcje służą, ale to nie jest dla czterolatka czy dwulatka ta wiedza. Ona jest raczej no, dla 6-7-latka, już zaawansowana. Teraz, kolejny przykład. Od profesora Joye. Ja go w książce cytuję, uważam, że bardzo dobry. Oni się zastanawiali, jak małymi kroczkami dziecko przybliżyć do tego, czym jest współżycie. I on mówi tak, że powiedzieć dziecku, że przy jakiejś okazji, że no właśnie na czym polega ją różnica między ciałem mężczyzny i kobiety i że te ciała są jak puzzle. Że siusiaczek, tatusia jest taki wystający, a mamusia taki wklęsły i źle się pasują. Jeszcze się nie mówi o współżyciu, a już się mówi o bardzo ważnej rzeczy. I jeszcze raz tutaj mówię, używając terminologii naturalnej dla dziecka. I nie głowiąc się, że może ja nie używam fachowej terminologii medycznej. Spróbujcie z czterolatkiem rozmawiać, jak jesteście lekarzami i od małego mówicie o pochwach i takich rzeczach i jakby używacie takiej terminologii, to będzie w waszej rodzinie naturalne. Ale jak używacie słowa siusiaczek, to jedźcie dalej z tym słowem w tej rozmowie. Kolejny etap. Przychodzi moment, że kluczową rzeczą jest powiedzieć, na czym polega współżycie. Jak powiedzieć, na czym polega współżycie? Bierzemy dzieciaka na kolanach, w jakiejś sytuacji. Albo tworzymy tą taką sytuację, albo wykorzystujemy, kiedy dziecko się interesuje, nie wiem, oglądając album z porodu czy coś. I mówimy w paru zdaniach, bardzo ważne, że to była krótka, bardzo króciutka taka sytuacja, tak? Nie rodząca napięcia. Że kiedy rodzice się kochają, to się tak przytulają, są ze sobą całkiem nadzy. Siusiaczek, tatusia wchodzi do pochwy mamy. Stają się jednym ciałem, od razu biblijny kontekst. Nasionka, tatusia przychodzą do mamusi. Tak się zaczęło twoje życie, twoje. Ile to trwało? 30 sekund? 30 sekund w cieple, w przytuleniu, w bliskości. I teraz funkcja tego jest taka, wcześniej niż świat. Funkcja szczepionki. Jest takie biologiczne prawo, że pierwszy szczep bakteryjny, które dane jałowe środowisko zasiedli, jakby powoduje, że jakby inne już nie mogą tak łatwo tam zaatakować. On jest najsilniejszy, mocno się tam zakorzenia. I tak samo jest z pozytywną informacją o seksualności. Dziecko usłyszało, że piękną i dobrą rzeczą jest taka bliskość w kontekście małżeństwa. I nagle usłyszy gdzieś na ulicy, że są gwałty. I się pyta: tatusia, co to jest gwałt? I wtedy jak łatwo jest to powiedzieć? No widzisz, jest czasami tak, że do takiego przytulania ktoś kogoś zmusza. I wtedy to nie jest tak, że to jest wyrazem miłości. Wtedy to jest bardzo złe, to jest okrutne. Czasami ludzie robią sobie taką krzywdę. Ale spróbujmy powiedzieć, czym jest gwałt dziecku, któremu nie powiedzieliśmy pozytywnie, czym jest współżycie seksualne. No to wtedy mamy problem, bo sytuacją, która nas wywołuje,